I wiemy już, czym są fale, wiemy, co to jest amplituda fali, długość fali, prędkość rozchodzenia się, jej okres i częstotliwość. Pora teraz na interferencję, na zjawisko interferencji, czyli sumowania się fal, które się spotykają. No i to działa w ten sposób, że jeżeli dwa takie zaburzenia ośrodka, dwie fale spotykają się, to tam, gdzie się spotkają, ich zaburzenie ośrodka, które spowodowane jest tymi falami, będzie po prostu sumą, taką zwykłą algebraiczną sumą A plus B. Sumą zaburzeń wywołanych przez każdą z tych fal z osobna. No i jeżeli te zaburzenia były skierowane jakby w jednym kierunku, na przykład w obu wypadkach to była dolina fali poprzecznej, no to powstanie zaburzenie, dolina będzie dwa razy głębsza. Tak? Takie zjawisko, kiedy te efekt tych dwóch fal dodaje się w taki sposób, że wzmacnia się, nazywamy interferencją konstruktywną. No ale jest też interferencja destruktywna. W momencie, kiedy grzbiet fali napotyka na jednej, napotyka na dolinę drugiej, no wtedy suma tych dwóch fal jest po prostu równa zero. Przez chwilę po prostu nie ma żadnych zaburzeń ośrodka i wtedy taką interferencję nazywamy interferencją destruktywną. Teraz mamy tutaj przykład interferencji w przypadku, kiedy grzbiet jest... Wysokość grzbietu jest dwa razy mniejsza niż głębokość doliny. No i oczywiście wtedy wypadkowa znowu suma to będzie dolina o mniejszej głębokości niż w tym przypadku. No i to, co jest ważne, to to, że fale przechodzą przez siebie nie zmieniając swojego kształtu. Tak? Chwilę po tym, kiedy się spotkały, jedna z nich wędruje dalej w prawo, a druga wędruje dalej w lewo. No i tu mamy symulację, na której widać tę falę. Najpierw zrobimy sobie interferencję konstruktywną. To są dwie fale, które są dokładnie w tej samej fazie, gdzie jedna ma maksimum, to druga też ma maksimum. Gdy jedna ma minimum, to druga ma minimum. Wypadkowa fala ma tę samą długość, tą samą częstotliwość, ale dwa razy większą amplitudę. No ale to tak nie zawsze musi być. Wyobraźmy sobie, że te fale spotykają się dwie takie, które mają różne częstotliwości. W szczególności ciekawy efekt jest, kiedy te częstotliwości się troszeczkę tylko od siebie różnią. Widać, że wtedy pojawiają się takie obszary prawie całkowitego wygaszenia i silnego wzmocnienia, tak zwane bicie. To takie zjawisko nazywa się biciem. Można też zobaczyć, co będzie, jeżeli sobie zmienimy na przykład prędkość jednej fali, jak to się będzie zachowywać, a jeszcze ciekawiej. I możemy sobie na przykład zwiększyć amplitudę jednej z tych fal i wtedy będzie to wyglądać w ten sposób. No ja Was bardzo zachęcam do tego, żebyście pobawili się tą symulacją. Link będzie w opisie filmu i jednocześnie prześlę go Wam w Classroomie. Dobrze, więc wracamy tutaj na tą naszą kartę i przeniesiemy się za chwilę do kolejnej symulacji, która pokaże, co się dzieje, jak krople wpadają do zbiornika z wodą. O, tu mamy kolejną symulację. Możemy włączyć sobie je w ten sposób, klikając na ten zielone kółeczko. Kółeczka w obu wypadkach. No i mamy krople wpadające do zbiornika z wodą i te krople pobudzają wodę do drgań, powodują powstanie fal poprzecznych. I to, co tu jest interesujące, jeżeli dobrze pamiętam, to czarne to są doliny fal, białe to są grzbiety. No tak na pewno, bo kiedy kropla wpada, wbija się w wodę, to
powoduje czarne, rozchodzenie się tej czarnej fali, czyli doliny. No i widać tutaj, że powstają takie kierunki, w których te fale, nie ma ani dolin, ani grzbietów, te fale po prostu się wzajemnie wygaszają, jest całkowita interferencja destruktywna. Tak? W przypadku jednej, no, jak to wyłączyć? Nie można wyłączyć, dobrze. I to można zobaczyć na tym filmie. To można zobaczyć na tym filmie. Mamy tutaj takie urządzenie, które działa w ten sposób, że drgają końcówki dwóch prętów i obraz jest skierowany na sufit i filmowany na tym suficie. To jest ten sam obrazek, tylko tym razem jego prawdziwa fizyczna realizacja. Widać znowu te pasma destruktywnej interferencji. Tak, zaraz one się chyba zostaną nawet zaznaczone. O, tutaj jest interferencja destruktywna wzdłuż tych ciemnych linii. Mam nadzieję, że zjawisko interferencji się wam spodobało, że was zaciekawiło. To jest w ogóle ta mechanika fal, to jest fascynująca dziedzina i bardzo wiele w przyrodzie, w technice wokół nas związanych jest właśnie z wykorzystaniem różnego typu zjawisk falowych.